Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy na kempingu Akrata Beach, tutaj na północy Peloponezu. Byliśmy tutaj tylko jedną noc, taki raczej przystanek bardziej po drodze. Pokażę Wam jeszcze, jak się rozłożyliśmy. To było w poprzednim odcinku, ale tak jeszcze Wam na spokojnie pokażę. Parcela jest nie jakaś ogromna, no tyle, że się mieści przyczepa, taka część jakby na jakiś stolik i autko. Plusem tej parceli jest to, że jest woda na stanowisku. Z tego, co się dowiedziałem, to na każdym stanowisku tutaj jest woda i mamy bardzo blisko przyłącze do prądu. Także tutaj pod tym kątem jest fajnie. Kemping ma bardzo dużo takich parceli ze stałymi takimi miejscami na przyczepy. Jest bardzo dużo takich miejsc. Tam jest wjazd na kemping z przodu. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają prysznice. Tak wygląda łazienka, cztery stanowiska. Kibelki standardowe. Cztery sztuki. A tam z tyłu są prysznice. No, prysznice są dosyć małe, ale w dobrym stanie. Jest ciepła woda, wczoraj się tutaj myliśmy, jest ok. Walnia. A tutaj jesteśmy teraz w pralni, są dwie pralki. Pralka kosztuje 4 euro do kilogram, do godzinnego programu i powyżej godzinnego 6,80. I druga praleczka. Wszystko jest bardzo blisko siebie. Idziemy teraz w stronę plaży. Jak widzicie, plaża jest przepiękna. Jest ogromna przestrzeń, są takie drobne kamyczki. Jest bardzo czysta woda. No i tu jest wejście na kemping z powrotem. Tu jest restauracja i sklepik. Także kemping ogólnie fajny, jest bardzo wolny internet niestety i jest ogólnie dosyć ciasno. Także wydaje mi się, że w sezonie to trzeba tutaj rezerwować miejsca, bo jest bardzo mało w tej chwili tutaj wolnych parceli, a jesteśmy poza sezonem. Poza tym parcele, tak jak wspomniałem, są głównie pozajmowane przez takie stałe przyczepy. Ludzie mają porobione tutaj różne ogródki, takie jak na działce. A także przez to, że mamy parcele jakby na dwie strony, bo mamy jakby wjazd tutaj, mamy wjazd tutaj, a tam z tyłu jest sklep i supermarket. I jeszcze droga, to nie czujemy się tak prywatnie bardzo, bo ciągle ktoś tutaj chodzi, szczególnie nad ranem i wieczorami. I ogólnie jest tak, no wiecie, tak trochę jeszcze człowiek czuje kontrolowane. Jeszcze za chwilę się tu właścicielka kręci, bo kursuje między barem a recepcją, która jest na samym początku. Ale ogólnie jak na jedną, dwie noce myślę, że kemping bardzo fajny. Jest przepiękna plaża, powiem szczerze, że jest tak czysta woda, no krystaliczna woda. Można pójść sobie plażą, bo jest bardzo szeroka plaża, można sobie pójść do miasteczka obok, które oferuje bardzo dużo kawiarni na plaży, tam można leżaki też wynająć. Jest dużo barów, restauracji. Tam byliśmy wczoraj wieczorem na spacerze, już bez kamery.
I jest kawałeczek drogi, idzie się po kamyczkach, ale ogólnie bardzo fajny spacer, właśnie szczególnie na przykład na kolację sobie pójść. Jest też restauracja na kempingu, czynna od 19 do 21. Wczoraj było tutaj bardzo dużo ludzi, także pewnie jest dobra. Nie testowaliśmy. Można kupić świeży chleb. Chleb kosztuje 1 euro, nie trzeba zamawiać. Także jemy teraz śniadanko, podpinamy się i ruszamy. Dzisiaj mamy bardzo długi fragment do przejechania, bo jedziemy aż w stronę wyspy Lefkada. Będziemy przejeżdżać przez dwa piękne mosty po drodze. Jeden przy Patras, drugi na wyspę Lefkada. Oba mosty są płatne, ale to już będziemy Wam mówić w czasie drogi. Opuściliśmy już kemping, bo do 11 musieliśmy wyjechać, ale ponieważ jeszcze nie ogarnęliśmy się tak do końca, to obok kempingu, po drugiej stronie rzeki, pokażę Wam na mapie, w którym to jest miejscu, jest też taki plac, na którym można się zatrzymać tak na dłużej. Czy na noc, nie wiem, ciężko powiedzieć, nie jest to miejsce na Park for Night znalezione, ale no, ciężko powiedzieć, tu jest knajpa obok. Na razie jest dosyć głośno, ale miejscówka jest o tyle fajna, że jest przy samym morzu i jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Tam już jest morze. Tutaj jest taka fajna rzeczka, która wpływa prosto do morza. I chłopcy tutaj mają wielką radość, bo mogą budować tamy. Nie mogę się spiąć! Ale tama, super, ale jaki wartki nurt. Jest dużo panów wędkarzy. Pewnie są jakieś spore ryby tutaj, bo naprawdę jest bardzo dużo stanowisk. A tam z drugiej strony jest właśnie wejście na kemping, tam gdzie przed chwilą byliśmy. Tutaj też wędkarze. I teraz tu jest to miasteczko, o którym Wam mówiłem, że właśnie jest obok kempingu. I tam jest bardzo dużo takich beach barów, restauracji, kawiarni i leżaki są również do wynajęcia. Tutaj w Grecji jest taka zasada, że jak się zamówi coś w kawiarni bądź restauracji, to leżak ma się za darmo. Zobaczcie, jaka czysta, krystaliczna woda. Jedziemy już na naszą Lefkadę. Nie możemy się jej doczekać, przed nami w miarę długa droga. Do kempingu mamy 240 km. Kemping, który ostatecznie wybraliśmy, nie jest z karty akcji, znajduje się na jakby południu wyspy. Także jeszcze przez całą wyspę musimy przejechać, ale przy okazji ocenimy drogi. Z tego, co patrzyliśmy ze zdjęć satelitarnych, są takie dwa miejsca, gdzie z przyczepą może być troszeczkę ciężej, ponieważ są ostre zakręty, ale no jeżeli tam jest kemping i większe takie miasteczko, to sądzimy, że powinno być ok. Za kemping płaciliśmy 33 euro, ale to już trzy osoby dorosłe, dzieci, tutaj Janek jest za darmo, płaciliśmy tylko za Piotrusia i no, z prądem. Pewnie Tomek już wspominał, że internet kiepski, w zasadzie internetu nie było, ale od początku była szczera. Nie mówiła, że ma super internet i wszystko śmiga tylko po to, żeby u niej zagościć, tylko od razu mówiła, że z internetem jest kiepsko. Także jedziemy teraz na Lefkadę. Droga będzie malownicza. Będziemy przejeżdżać przez dwa mosty. Na razie kierujemy się na Patras, tam będzie pierwszy most. Mamy jeszcze zamiar po drodze znaleźć jakąś fajną piekarnię i kupić baklawę do kawki. Co, Danusia? Tak. Ale mieliśmy kilka dni teraz przerwy od baklawy, także ja już się nie mogę doczekać tego postoju. Także będzie jeszcze postój z kawką, dla chłopców jakąś zupkę mamy. Janiu pewnie jakąś drzemkę jeszcze złapie po drodze.
Na razie chłopcy są zadowoleni po pluskaniu się w rzece. No tyle fajnie, że w morzu była zimna woda, w rzece była cieplutka, także są bardzo zadowoleni. No i jedziemy dalej, korzystamy z tego pięknego dnia. Długa droga, ale damy radę. Będziemy zaraz wjeżdżać na most w Patras. Ten przepiękny, długi most. A tam jeszcze jakieś, ojejku, jakaś ta... Ujmy, tam są, tak. A to już nie zrobię zdjęcia. Jesteśmy na środku mostu. Na środku morza. Z mostu zapłaciliśmy 20,30 euro za 2 km mostu. No może 3, sprawdzimy ile on ma długości. Także no, opłat greckich drogowych, ciąg dalszy. Nie było wyjścia. No, jeszcze przynajmniej drugi most na Lefkadę, będzie to most zwozony. Zobaczymy, czy będzie płatny, czy nie, ale już chyba nie powinien być. Ale znając Grecję, nic nie wiadomo. Jedziemy dalej. Zdecydowaliśmy się jechać nie za długi odcinek jeszcze autostradą A5. No i cóż, przy samym wjeździe do autostrady, na autostradę zapłaciliśmy 3,10 euro, ale musieliśmy mieć gotówkę, czyli szybko Tomek musiał jeszcze pędzić do przyczepy, żeby zabrać portfel. Mieliśmy kartę, ale niestety nie było możliwości płacenia. Także pamiętajcie, żeby przy sobie mieć chociaż trochę drobnych euro właśnie przy takich wjazdach na autostradę. Teraz po 20-30 km zapłaciliśmy kolejne 8,75 euro. No cóż, no jesteśmy liczeni jako ciężarówka. Opłaty wtedy na tych autostradach są nieźle wysokie. No cóż, no chcieliśmy troszeczkę szybciej jechać, musimy płacić. Zobaczymy jeszcze, mamy już jakąś trasę wyznaczoną sobie później, żeby częściowo jechać autostradą, a częściowo drogami bezpłatnymi. Zobaczymy, czy jeszcze trafimy na jakąś bramkę. Na razie jedziemy, będziemy po zjeździe jeszcze szukać stacji benzynowej, bo już mamy pomarańczową. Jedziemy. Słuchajcie, tam jest taka wysepka i na tej wysepce ktoś ma domek. Niesamowita rzecz. Zaraz wjeżdżamy na Lefkadę. Jesteśmy na Lefkadzie. Uwijaj się tam. Jakieś takie drogi wjazdowe. Przez marinę się przejeżdżać. Nie wiem, jak długo jeszcze zniosę to tempo. Na razie z przyczepą nie ma problemu. Kolumbik.
sporo tutaj. Powinieneś być teraz z rodziną. Ojej, no. Och, nie martw się o mnie. Są takie sytuacje, gdy... No tutaj to jest ruch normalnie. Także już jesteśmy na Lefkadzie, nasza pierwsza wyspa. Do końca nie wiedzieliśmy, czy uda nam się tutaj przyjechać. Plan był napięty, jeszcze historie różne po drodze, ale dojechaliśmy i jedziemy teraz w stronę kempingu. Kemping oddalony podobno 200 metrów od plaży. W ogóle jak pierwotnie planowaliśmy gdzieś pobyty na różnych kempingach, to planowaliśmy jakby z książeczką akcji. Ale później okazało się, że jednak te mapki są dokładne, ale wszystkie są w miarę oddalone. To te odległości na przykład kempingów od plaży są większe. I na przykład tak jak ten kemping na Lefkadzie znaleźliśmy, jest jeden kemping z akcji, ale on jest od plaży oddalony, też miał trochę gorsze opinie, także szukaliśmy innego. I stąd nasza droga do kempingu na drugą stronę wyspy. Wyspa nie jest duża, także to jest no, może 30 parę, 40 km więcej, ale będzie kemping właśnie z lepszymi ocenami, bliżej morza, co jednak przy dzieciach jest dla nas bardzo istotne teraz. Także jedziemy na ten kemping jeszcze dzisiaj, pokażemy Wam drogę na niego. Z tego też, co patrzyliśmy w ogóle na kempingi na Lefkadzie, jest ich niewiele. Było na Google chyba 6-7 kempingów. Jeśli chodzi o ich usytuowanie, to takie przy plaży to były bodajże tylko 3, tak żeby plaża była blisko, bez ruchliwej drogi po środku. W tym na przykład dojazd do jednego, już nawet na stronie internetowej było napisane, że jeżeli właśnie chcecie u nas gościć, to z przyczepą kempingową, bądź na przykład no, chcecie wytransportować łódź, bo też takie oczywiście sytuacje się zdarzają, to była podana stacja benzynowa, na której trzeba zaparkować, trzeba zadzwonić na ten kemping i wtedy ktoś przychodzi, przyjeżdża, wciąga i próbuje jakby zmieścić w tych lokalnych drogach tą przyczepę. Także jakby od razu zrezygnowaliśmy z tego, no i tak siłą dedukcji wytypowaliśmy kemping, na który teraz jedziemy. Jest blisko plaży, też niedaleko jest miasteczko, także no, mamy nadzieję, że ta droga dojazdowa będzie dobra. Na razie te drogi tutaj są okej, tak? Nie są za wąskie. W zasadzie jadąc takim tempem 50 km na godzinę można tutaj się w miarę przemieszczać. Mamy teraz takie ostre zakręty. Dzięki temu widok piękny, ale trochę trzeba się powspinać. I się wspinamy. Jakby nie było Lefkada, to też góry. Ale już powinno być teraz dobrze. Może jeszcze z jeden taki gorszy nas spotka. I jakoś dojedziemy. Jesteśmy już na kempingu. Bardzo fajny kemping. Pokażę Wam tak z grubsza tylko. Zobaczcie, tam jest wjazd. I ogólnie jest bardzo mało ludzi. My się tutaj tak rozłożyliśmy. Mamy bardzo dużą parcelę, dostęp do wody. Bezpośrednio tutaj na parceli. Także jutro Wam cały kemping pokażemy. W kolejnym odcinku go będziecie mogli zobaczyć. A póki co, bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszą naszą wspólną drogę tutaj na Lefkadę i już zapraszamy na kolejny odcinek, kiedy będziemy pokazywać Wam piękno tej wyspy. Do zobaczenia!